Dzień dobry Państwu, witam bardzo, bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem ponownie jest pan profesor Jacek Izydorczyk. Dzień dobry panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. W pierwszej linii opisu jest link do naszego poprzedniego wywiadu. Zapraszam do zapoznania się z nim. Dla tych, którzy nie oglądali, przypomnę, że pan profesor jest profesorem prawa karnego na Uniwersytecie Łódzkim, ale również jest byłym ambasadorem Polski w Japonii. I właśnie, może w drugiej linii opisu damy link do tego naszego poprzedniego wywiadu, bo w pierwszej linii opisu umieszczę link do profilu twitterowego pana profesora. Tam są bardzo fajne zdjęcia z działalności zawodowej pana profesora. Są między innymi zdjęcia z czasów, gdy był ambasadorem Japonii. Serdecznie zachęcam do zapoznania się, bo są to bardzo ciekawe rzeczy, powiedziałbym, no pokazujące dyplomację od tej fajnej strony. A mówię o tym dlatego, że właśnie chciałbym zacząć, panie profesorze, jeśli można, od tej kwestii dyplomatycznej, korzystając z faktu, że no, jest pan dyplomatą, prawda? Jeśli można, chciałbym, jest taka stara rzecz, w ogóle chciałbym się skupić, jeśli można, na wizycie pana prezydenta Joe Bidena w Polsce, prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale chciałbym wrócić do kwestii związanej z panem ministrem Błaszczakiem i wicepremierem. Tej kwestii, tutaj mówię dla widzów, bo pan to na pewno zna, pan Błaszczak pojechał na Ukrainę, tam chciał złożyć kwiaty przy takim obiekcie upamiętniającym ofiary rosyjskiej agresji na Ukrainę. Tam były zdjęcia ludzi, którzy polegli. No i cały pic polegał na tym, że na takiej dużej instalacji, która tam była, znajdowała się również flaga Bandery. Wiemy to, ponad wszelką wątpliwość, ze zdjęć, które na swoim własnym profilu Twitter umieściło Ministerstwo Obrony Narodowej. Tam widać pana Błaszczaka, jak klęczy, a za nim w tle, na innym odcinku muru, jest flaga Bandery. Widzimy też z tych samych zdjęć, które opublikowało Ministerstwo Obrony Narodowej, zdjęcie, na którym pan Błaszczak stoi na tle tej flagi Bandery, jak podchodzi, więc nie mógł jej wcześniej nie widzieć. I wiemy z tłumaczeń samego Ministerstwa Obrony Narodowej, potem na Twitterze, że samo Ministerstwo Obrony Narodowej kwalifikuje to coś, co tam było, jako flagę Bandery, a nie jakieś tam barwy Bandery, czerwono-czarne i tak dalej, tylko że flagę, oni się tam tłumaczyli. No, tylko ich tłumaczenia były takie, że pan minister no, klęczał i przed sobą miał jakiś mur, a ten mur, na którym wisiała flaga Bandery, czy tam była namalowana, była częścią tej instalacji, był trochę z boku. I tu mam takie pytanie. Jak jest możliwe, żeby placówka dyplomatyczna, bo rozumiem, że my na Ukrainie mamy swoją placówkę dyplomatyczną, ambasadę, prawda? No oczywiście jest ambasada w Kijowie. Jak to jest możliwe, żeby ambasada do czegoś takiego dopuściła? Na placówka, ambasada jest w Kijowie, oczywiście w stolicy. No właśnie. Jak to jest możliwe, żeby ta ambasada do czegoś takiego dopuściła? No ja o aktualnym ambasadorze na Ukrainie też swego czasu dużo pisałem na Twitterze, więc trochę się gryzę w język. No, jakie są kadry, takie są potem skutki tej dyplomacji. Ale panie redaktorze, jeżeli pan pozwoli, oczywiście, najpierw o fladze banderowskiej, żeby Polacy mieli świadomość, skąd są te barwy. Barwy są, kolor czarny oznacza ziemię. Ziemie na Ukrainie są najżyźniejsze na świecie. Natomiast kolor czerwony oznacza krew wrogów. I te osoby, które nie znają historii, bo niestety dużo osób historii nie zna w Polsce, muszą przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, że banderyzm rozkwit, czy też powstał na terytoriach, które były w granicach państwa polskiego. Na Ukrainie sowieckiej nie było banderyzmu. Czyli w zamyśle tych wrogów banderowców to są przede wszystkim Polacy. Oczywiście to są Polacy i Rosjanie, ale te symbole dotyczą Polaków. Czyli pierwsza podstawowa rzecz, takie barwy nie mogą być
w jakikolwiek sposób tolerowane w Polsce i w jakikolwiek sposób tolerowane przez polskich oficjeli za granicą, w ogóle przez każdego Polaka. To jakby pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o barwy, symbolikę. Druga rzecz. Pan Błaszczak, personel ambasady i no, cała ta sytuacja. No do takiej sytuacji dochodzi z tego powodu, tak jak powiedziałem na wstępie, jakie mamy kadry. No przecież proszę zwrócić uwagę, no kim jest pan Błaszczak? Przecież pan Błaszczak jest po prostu aparatczykiem pisowskim, partyjnym, który został wyznaczony na określone stanowisko i to stanowisko piastuje. Po tym, jak klękał przed tą ścianą, gdzie były barwy banderowskie... Ale to podajmy, bo PiS lubi się czepiać słówek. Te barwy banderowskie, czy według samego ministerstwa flaga banderowska, była troszkę z boku. Troszkę z boku. Nie wprost, tylko z boku. Bo oni się lubią potem czepiać słówek. Przepraszam, że przerwałem. Następnego dnia klękał samotnie, tam chyba z szefem IPN-u, przed pomnikiem ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Ja nawet taki wpis zrobiłem na Twitterze i zapytałem publicznie, no dlaczego nie było nikogo z ambasady ukraińskiej, chociażby pani sekretarki, tak? To świadczy o realnych stosunkach polsko-ukraińskich. Jakie one są naprawdę? A przypominam, że Ukraina tak naprawdę ciągnie resztkami sił. Bez pomocy Polski Ukrainy już by dawno nie było. Czyli wyobraźmy sobie sytuację, jakby te stosunki polsko-ukraińskie wyglądały, jeżeli Ukraina by była w pokoju, bogata i potężna. No to w ogóle nie ma o czym mówić. No, ja pamiętam, że nawet chyba robiłem na ten temat materiał, że jakoś niedługo przed tą nową inwazją rosyjską, jakoś pod koniec 2021 roku, przecież Ukraina chyba groziła nam pozwem albo nas gdzieś pozwała, będąc już krajem w stanie wojny, bo przecież tam wojna trwa formalnie od 2014, prawda? Także to też chyba pokazuje. Mówiąc bardzo ogólnie, no, opierając się na faktach, tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na te stosunki polsko-ukraińskie, to one były dobre tylko w sferze oficjalnej. No przecież było masę różnych incydentów, łącznie z jakimiś atakami nawet na polskie placówki dyplomatyczne. Można sobie wygooglować w internecie, sprawdzić. Ale ja bym jeszcze chciał dokończyć odnośnie tego zachowania Błaszczaka i tych wszystkich innych osób. Czyli Błaszczak, ten establishment, ambasada, wszyscy ci ludzie. Polacy muszą zrozumieć, że dopóki nie będą tak kategoryczni w swoim postępowaniu, jak są na przykład Żydzi wobec wszelkich osób, które w jakikolwiek sposób starają się negować Holokaust, czy w jakikolwiek sposób deprecjonować Holokaust, to Polacy będą w taki sposób obrażani. Co więcej, to jest o tyle gorsze, że to nie tylko my jesteśmy obrażani jako naród, ale to są obrażane ofiary polskie, które nie mogą się bronić. Więc jakby pierwsza podstawa rzecz. Muszą się zacząć nas bać, tak jak się inni boją Żydów. Dopóki się to nie stanie, dopóty będą Polacy i Polska opluwali. No niestety, bardzo dużo jest racji w tym, co pan powiedział. Właśnie, a propos też kwestii Izraela, bo był sobie ambasador Ukrainy w Niemczech, który wprost zwerbalizował kwestię UPA, dlaczego UPA było, z kim UPA walczyło i on tam nas zrównał z wrogiem, wprost z wrogiem narodu ukraińskiego. I Izrael się bardzo mocno na to zareagował w sposób, wydaje mi się, całkowicie adekwatny. Natomiast jak pan ocenia reakcję Polski? Przecież my za tą pomoc odpłacono nam tak, że ten pan był ambasadorem, bo teraz jest wiceministrem spraw zagranicznych Ukrainy. I zdaje się, że nawet różnym polskim oficjelom na Twitterze odpowiadał w sposób, przepraszam, ja bym to zakwalifikował jako pyskówka? Tak to dziwnie wyglądało. Typu, to nie twoja sprawa, coś takiego. To są cytaty, które tam padały.
No ja mogę się pochwalić, że byłem jedną z pierwszych osób zbanowaną przez pana byłego ambasadora, aktualnego wiceministra na Twitterze. Natomiast reakcje Polski, jakie były, no przecież jeszcze zanim nastąpił 24 lutego zeszłego roku, to przecież była jakaś konferencja czy spotkanie ministerialne w Tarnopolu i minister Rau z rzecznikiem MSZ-u wchodził do budynku, gdzie wisiała flaga banderowska. Co więcej, MSZ podał to w komunikacie, jeszcze rzecznik MSZ odpisywał, że nie ma sprawy. Więc, no, nie wiem, jak to komentować spokojnie, bo to, że ci ludzie się nie szanują, taki Rau czy rzecznik MSZ-u, to nie jest ich problem w momencie, kiedy oni pełnią funkcje publiczne. Oni się mogą nie szanować prywatnie. Natomiast oni mają obowiązek dbania o nasze interesy i po prostu mają szczec godność państwa polskiego. Zachowują się w sposób skandaliczny. W ogóle co to jest, żeby dopuścić do nominacji na wiceministra jawnego banderowca, którym się okazał Melek? Co to w ogóle jest? Przecież ci ludzie w Warszawie, ta klika, która sprawuje władzę teraz, to oni nie są w stanie zwerbalizować jakiegokolwiek żądania, nic, nawet prośby. I chciałbym tutaj wyraźnie zaznaczyć, żeby Polacy mieli świadomość. Po pierwsze, żebyśmy nie dali się sprowokować do jakichś niepokojów polsko-ukraińskich, bo to może być pretekst dla władzy do wprowadzenia stanu wojennego. I po drugie, żebyśmy nasze, no powiem wprost, bo rozczarowanie to jest słowo za łagodne, ale nasz gniew kierowali wobec winnych tego stanu, w jakim jest państwo polskie. Jeżeli pan redaktor pozwoli, to jeszcze podam taki przykład. Jak wygląda sytuacja gospodarcza w Polsce? Jest to jedna wielka katastrofa. Inflacja, drożyzna, kredyty, rachunki za gaz, rachunki za prąd i tak dalej. Ludzi nie stać, Polaków często na podstawowe rzeczy, nie mówiąc o wyjazdach. Z tego powodu na przykład Polacy nie wiedzą, co się dzieje na stokach narciarskich. Ci, co jeżdżą, a to jest mniejszość Polaków, bo większość nie stać, to wiedzą, że połowa osób na stokach narciarskich to są Ukraińcy. No może bez przesady, że połowa, ale dużo ich jest, bardzo dużo. Panie redaktorze, no, nikt tych badań nie prowadził, ale jeżeli jest ich bardzo dużo, to czy to jest 50% czy 40%, no to pan redaktor wybaczy. Ma pan rację, tak. Ale to jest jedna wielka komedia. No czy uchodźcy wojenni gdziekolwiek na świecie zajmują się jazdą na nartach w kurortach? No to jest bardzo ciekawe i to ich było bardzo dużo od samego początku. Pamiętam, jak byłem na wakacjach zagranicznych w lipcu 2022, no to pod hotelem samochodów na blachach ukraińskich było bardzo dużo i to nie były te najtańsze. Wręcz przeciwnie. Chciałbym zastrzec, bo tutaj od razu się pojawi hejt przeciwko mnie, że wzywam do jakichś niepokojów. Absolutnie wzywam do spokoju i nie mam pretensji do tych Ukraińców, którzy korzystają po prostu z tego rozdawnictwa rządu polskiego kosztem polskich obywateli. Polacy powinni mieć pretensje nie do tych Ukraińców na nartach, tylko do takich ludzi, którzy aktualnie sprawują władzę w Polsce. A kto to jest? Powtarzam jeszcze raz. To są po prostu jacyś przypadkowi aparatczycy partyjni. Kim jest prezydent? Zwierzchnik Sił Zbrojnych. No powiedzmy sobie szczerze. Prezydent Duda jest po prostu żartem prezesa. Przecież on został wystawiony do wyborów tylko dlatego, bo nikt nie wierzył, że wygra wybory prezydenckie. Jeżeli chodzi o pierwszą turę. Druga tura, w ogóle prawdopodobnie po zmianie władzy dopiero dowiemy się o skali nadużyć w trakcie drugiej tury. Czyli mamy jakiegoś przypadkowego człowieka, który piastuje najwyższy urząd w państwie, po prostu, przez przypadek. Mamy premiera Morawieckiego, byłego doradcę Tuska, bankiera po historii, co do którego w przestrzeni publicznej pojawiły się oskarżenia o agenturalność wobec Stasi wschodnioniemieckiej i nic się nie dzieje. Ani nie jest aresztowany Morawiecki, ani nie jest aresztowany ten dziennikarz, który zarzucił mu tą agenturalność. Kiedy został premierem? Przypominam Państwu,
że Morawiecki został premierem bez żadnego mandatu. On nawet wtedy nie startował w żadnych wyborach. Dopiero w 19 roku startował w wyborach, czyli premierem został wyznaczony po prostu no, przez kogoś. Nie wiadomo przez kogo, czy przez prezesa, czy przez kogoś, nie wiadomo. No i mamy, bo tutaj chciałem się skupić na tych oficjelach na linii tej wojskowej i rozdawnictwa uzbrojenia Wojska Polskiego. I mamy Błaszczaka, no, który też jest osobą przypadkową, tak jak powiedziałem, aparatczykiem pisowskim, postawionym na to stanowisko. I te osoby decydują de facto o rozbrojeniu Wojska Polskiego i rozdawnictwie majątku polskich podatników. I proszę zwrócić uwagę, chciałbym to podkreślić, ja naprawdę jestem zdumiony, gdzie jest honor żołnierzy polskich, zwłaszcza oficerów Wojska Polskiego. Nie ma większej hańby dla żołnierza, niż dać się rozbroić, tym bardziej rozbroić bez walki. Oczywiście zastrzegam, bo tutaj, żeby zaraz PiS na mnie prokuratury nie nasylał, ja nie nawołuję do wypowiedzenia posłuszeństwa przez armię tej władzy, która jest władzą de facto aferalną, wszyscy o tym wiemy, co chwila, codziennie są afery, ale przypominam wszystkim żołnierzom i wszystkim urzędnikom, każdy żołnierz ma nie tylko prawo, ale obowiązek odmówić wykonania jawnie przestępczego rozkazu. Każdy urzędnik ma obowiązek odmówić wykonania jawnie przestępczego polecenia. Ja rozumiem, że nie wszystkich stać na to, że będą bohaterami, ale przynajmniej każdy urzędnik w Polsce i każdy żołnierz może poprosić o polecenie i rozkaz na piśmie. Gdzie są te rozkazy na piśmie o wydaniu bodajże 600 polskich czołgów na Ukrainę za darmo? Jakim prawem rozbraja się Wojsko Polskie i jakim prawem rozdaje się majątek polskich podatników? Więc jeszcze raz pytam, gdzie jest honor oficerów Wojska Polskiego? Z tym rozkazem na piśmie to jest bardzo trafne spostrzeżenie, panie profesorze. Nawet moje doświadczenie życiowe mi podpowiada, że w administracji często tak jest, że przychodzi polecenie, a potem jak jest afera, to nie ma winnych i jak ponosi ktoś odpowiedzialność, to na samym dole. W tym wypadku tak sobie zaśmieszkuję, że magazynier. Też chciałbym podkreślić bardzo mocno, że ja zresztą to mówiłem od dłuższego czasu, że moim zdaniem polsko-ukraińskie pojednanie jest naszą jest korzystne dla narodu polskiego, to jest nasza racja stanu, żeby się ze wszystkimi dogadywać, ze wszystkimi mieć jak najlepsze stosunki, więcej wrogów, tym gorzej moim zdaniem. Więc ja zawsze apelowałem o polsko-ukraińskie pojednanie. Natomiast podkreślam, że moim zdaniem pogodzić to się można tylko wyłącznie w prawdzie, co zresztą w tym momencie, żeby nikt mi nie powiedział, że to jest jakieś złe, ja zacytowałem w tym momencie pana prezydenta Dudę. Mam nagrane to wystąpienie, gdzie pan prezydent Duda mówił właśnie w kontekście Ukrainy o tym, że pojednanie musi być na prawdzie. I tam też bardzo ciekawie się pan prezydent odnosił do tego, że argumentów, że Bandera wcale nie jest taki zły i mówił, kim dla nas jest Bandera. To jest też ciekawe w kontekście tego, jak potem jego, czyli pana prezydenta Dudy, prezydencki minister, pan Kumoch, no, bardzo mocno to relatywizował i porównał Banderę do jednego z polskich bohaterów narodowych. Taka ciekawostka. Panie profesorze, ale chciałbym jeszcze wrócić do tej kwestii służb dyplomatycznych. To mnie zawsze interesowało. Co powinien zrobić człowiek, który przygotowuje wizytę oficjela, w tym wypadku rangi wicepremier, bo pan Błaszczak jest nie tylko ministrem obrony narodowej, ale również wicepremierem. Dla mnie, jako dla kompletnego cywila, który w życiu nie pracował w dyplomacji, to mi się wydaje, że powinien zacząć od pójścia kilka dni wcześniej na to miejsce, na którym oficjel ma się znaleźć, dokonać czegoś w rodzaju takiej prewizji lokalnej, zobaczyć, co tam jest. No i idę tam, patrzę, okej, pan wicepremier ma tutaj złożyć kwiaty, tu bardzo ładnie, flaga Ukrainy, oczywiście może być, Ukraina to normalne, że wisi flaga Ukrainy, zdjęcia ludzi poległych w boju, bardzo ładnie, kurde, ale na sąsiedniej ścianie, która stanowi element muru, przed którym ma klęknąć nasz wicepremier, jest kurde flaga Bandery.
co ja wtedy powinienem zrobić, jeśli na przykład jestem pracownikiem placówki dyplomatycznej polskiej, coś takiego zobaczyłem? No, jeżeli chodzi o przygotowywanie wizyt zagranicznych, to profesjonalna dyplomacja w ten sposób się tym zajmuje, że na przykład jeżeli jedzie minister obrony, no to oczywiście tam pracuje na miejscu ambasada, czyli załóżmy w Kijowie, jeżeli to jest Kijów, pracuje centrala, czyli MSZ, oraz oczywiście biorą w tym udział urzędnicy z tego ministerstwa, czyli w tym wypadku Ministerstwa Obrony. Problemem w Polsce, z którym ja się zetknąłem osobiście, jest to, że nie ma czegoś takiego jak w poważnych państwach, że jakby główny ciężar tych, czy też główna odpowiedzialność leży, spoczywa na MSZ-cie. W Polsce obserwujemy coś takiego jak konkurencję różnych ministerstw i podejrzewam, że tutaj może nawet większy wpływ miało w organizację Ministerstwa Obrony niż MSZ. Ale to nie tłumaczy ani MSZ-u, ani ambasady w Kijowie, ani ministra Błaszczaka. Oczywiście pan redaktor ma rację, że wszystko powinno być przygotowane, sprawdzone na miejscu, ale mogą też być niespodzianki. Na przykład jeżeli chodzi o stronę ukraińską, która nieraz robiła niespodzianki stronie polskiej, po prostu złośliwości, mniejsza tu o szczegóły, tego było dużo i na pewno teraz też jest dużo, no to na pewno, żeby to nie zabrzmiało, że ja tłumaczę kogokolwiek, bo to oczywiście się nie da tłumaczyć, ale jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że oni zaskoczyli tego Błaszczaka. No i zawsze na końcu mamy tego urzędnika. Po przerwie, przepraszam, mieliśmy problemy techniczne. Panie profesorze, jakby mógł pan kontynuować. Tak, mówiłem o tym, o przygotowaniach, jak wygląda w normalnym kraju. Czyli krótko mówiąc, tym się zajmuje ambasada na miejscu, zajmuje się MSZ nasz i zajmuje się też ministerstwo, w tym przypadku Ministerstwo Obrony. Oczywiście w takich poważnych państwach cała odpowiedzialność jest na MSZ-cie. Natomiast ja nawet w czasie, kiedy ja byłem dyplomatą, obserwowałem taką konkurencję innych ministerstw. To ma bardzo złe konsekwencje praktyczne, no bo nie ma odpowiedzialnych i się robi bałagan. Ale ja nie mówię tego, żeby tłumaczyć kogokolwiek, tylko mówię, że państwo mieli jakby taki ogólny pogląd czy obraz, jak to wygląda. Więc podejrzewam, że to oczywiście było przygotowane na takim poziomie, na jakim poziomie jest MSZ i Ministerstwo Obrony. No jaki mamy poziom? No mamy bardzo słaby poziom, mówiąc delikatnie. Ale Ukraińcy, zresztą nie tylko Ukraińcy, ale Ukraińcy może najbardziej, są znani z tego, że lubią robić różnego rodzaju, powiem brzydko, pokazówki. Więc bym się nawet nie zdziwił, że oni po prostu tego Błaszczaka tam, znaczy jestem pewien, że go specjalnie tam postawili, ale bym się nie zdziwił, jakby w ostatniej chwili coś zmienili. Czyli żeby Błaszczak był w takim miejscu. No i tutaj wracam do tej kwestii podstawowej, czyli kwestii kadr, ludzi. No to po to jest ambasador na miejscu, po to są inni dyplomaci i po to jest sam Błaszczak i jego urzędnicy, żeby zareagowali. Po pierwsze z godnością, a po drugie z refleksem. Czyli po prostu, jeżeli prowadzą takiego urzędnika, w tym przypadku ministra, w takie miejsce, to on po prostu widzi, co się dzieje i mówi, no, co to ma znaczyć? Wypraszam sobie i do widzenia. Po prostu. Proszę sobie wyobrazić, jakby poprowadzili na przykład wicepremiera czy jakiegoś ministra z Izraela i by dali gdzieś flagę nazistowską. No co, Żydzi by się nie umieli zachować? Nie pokazaliby, gdzie miejsce jest takich gospodarzy? No to jest poważny kraj, na pewno by się odpowiednio zachowali. Powiedzmy o tym, że w ogóle by nie próbowali robić takich rzeczy wobec Żydów Izraela, tak? Więc będą nas tak traktować, jak sobie na to pozwolimy. Natomiast już totalnym upadkiem jest to, że Ukraina, no, która jest upadłym państwem, zniszczonym, w każdej chwili przecież ta wojna może się zakończyć całkowitą klęską Ukrainy. Wojna trwa tylko dlatego, że całe NATO bierze w tym udział. W sensie, że wspomaga, bo... No, zaraz tylko... to wytną z kontekstu. Panie redaktorze, czy pan redaktor i państwo dadzą sobie rękę uciąć? Ja nie mam takiej wiedzy, zastrzegam.
Ale czy dadzą państwo sobie rękę uciąć, kto kieruje dronami? No kto ma satelity, powiedzmy sobie. Ostatnio w prasie były informacje, że nawet te ostrzały rakietowe z daleka, wszystkie cele, to informacje prasowe zastrzegam, wszystkie cele wyznaczają Amerykanie. Ale to są tak zwane dane wywiadowcze. To do nich oficjalnie powiedziano, że Ameryka w ten sposób wspiera Ukrainę. Da pan sobie rękę uciąć, że tam nikt nie siedzi, na przykład pracownicy kontraktowi, czyli po prostu oficerowie w innych mundurach albo po prostu w garniturach i oni obsługują te urządzenia? Czy da pan sobie rękę uciąć? Panie profesorze, po tym jak amerykański generał i to bodajże szef NORAD mówił o kosmitach kilka dni temu, to ja sobie za nic nie dam rękę uciąć, bo za bardzo jest mi potrzebna. No więc całe NATO jest zaangażowane. Nie bawmy się w poprawność polityczną. Przede wszystkim z tego powodu, że Polsce grozi wciągnięcie do tej wojny, która będzie wojną samobójczą dla Polski. Więc tutaj w poprawność polityczną mogą się bawić Amerykanie, Anglicy, którzy są daleko za wodą, za Wielkim Oceanem, jeżeli chodzi o Amerykanów. Natomiast nie Polacy, którym grozi no, zniszczenie kraju i zagłada państwa i narodu przecież. A propos wciągnięcia w ten konflikt, no bo ja nie jestem geopolitykiem, ja jestem tam prostym człowiekiem, który sobie tam proste biznesy w Polsce prowadzi, ale no mapę mam i widzę, gdzie jest Polska na mapie, gdzie jest Ukraina na mapie i widzę, że cała ta, czy duża część tej pomocy, która idzie na Ukrainę, fizycznie musi przejść przez terytorium Polski i wydaje mi się, że nie trzeba być geostrategiem, żeby zrozumieć, że Putin wie, że odcinając Ukrainę fizycznie od dostaw z Polski, wygra ten konflikt bardzo szybko. W związku z tym, z samego tego faktu, Polska jest potencjalnie narażona na atak. I w tym momencie takie moje jedno zasadnicze pytanie. Dlaczego my nic nie chcemy od NATO, za to, że my się no, ewidentnie narażamy, bo jesteśmy na takiej pozycji, gdzie cała ta pomoc, czy duża część tej pomocy przez nas przechodzi. Przecież my byśmy mogli się zachować tak, że okej, my pomożemy, ale ponieważ zwiększa się nasze narażenie, to nam coś dajcie. Dajcie nam więcej czołgów, dajcie nam więcej systemów uzbrojenia i tak dalej. Tymczasem ja jedyne, co a propos dajcie pamiętam, to, że mówiono nam, że w zamian za nasz poradziecki sprzęt wysłany na Ukrainę dostaniemy sprzęt natowski, no i nie dostaliśmy. No dajcie. Oni mówią tylko o dawaniu, jeżeli chodzi o polski majątek. Nawet słynny komunikat MSZ-u dotyczący samolotów był taki, że my oddamy samoloty, a kupimy od Amerykanów. Czyli to my mamy oddawać i my mamy kupować. Co jest w ogóle absurdem. No co to jest dać? No, w ogóle nie ma coś takiego jak rozdawnictwo w normalnym państwie. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że mamy te pseudoelity. Czyli po pierwsze to są mali ludzie bez odwagi i powstaje pytanie, ja nie wiem, zastrzegam. Ja nie mam takich informacji, ale chciałem zwrócić uwagę Polaków na to, że ciągle się mówi o rosyjskiej agenturze. Natomiast, jeżeli tak się zastanowimy, to tak naprawdę rosyjska agentura może ma dużo rzeczywiście kompromatów, ale ona chyba jest najsłabsza, jeżeli chodzi o Polskę, terytorium Polski. A co z innymi państwami? Co? Ameryka nie ma swojej agentury, Wielka Brytania nie ma swojej agentury, Niemcy nie mają swojej agentury. No a SBU, Ukraina nie ma swojej agentury? No przecież ile milionów Ukraińców jest w Polsce? Jest ogłoszona wielka przyjaźń, otwarta granica. Więc może odpowiedź na to pytanie jest w braku samodzielności po prostu. Zarówno intelektualnej, moralnej, nie wiem, stawiam pytanie, nie wiem czy tak jest, agenturalnej tych osób. Wracam do tego, co powiedziałem o wiadomościach prasowych na temat premiera Morawieckiego.
publicznie postawiono mu zarzut agenturalności wobec Stasi w stronie niemieckiej i nie został aresztowany ani on, ani dziennikarz, który to opublikował. Co więcej, w Sejmie było o tym mówione i nikt nie reaguje. Więc jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to z reguły chodzi o jakieś rzeczy najprostsze, najbardziej banalne. Żeby nie było, panie ambasadorze, ja broń Boże nie, uważam, że tą sprawą powinno się zająć, żeby nie było wątpliwości. Natomiast, co prawda, no, ja się nie znam na dyplomacji, ale tam na PR-ze trochę się znam. Jeśli dobrze kojarzę, o kogo chodzi, to ten dziennikarz nie pokazał kompletnie żadnych dowodów, jedynie jego twierdzenia. Ten dziennikarz znany jest z tego, że twierdzi różne rzeczy i jest dość, nazwijmy to, bardzo mało znany. I od strony PR-owej bardziej wskazane było nie ruszać tej sprawy, żeby nie rozgrzebywać, gdyż gdyby został aresztowany, zajęłyby się tym duże media. Ale jeszcze raz podkreślę, tylko i wyłącznie od strony PR-owej, nic innego tutaj nie podnoszę, bo na niczym innym się nie znam w tym momencie. Panie redaktorze, w państwie prawa, oczywiście Polska już nie jest państwem prawa, ale w normalnym państwie no, prawo musi działać, służby muszą działać, prokuratura musi działać. Więc tutaj nie ma PR-owo, nie PR-owo. No, powinni sprawdzić informacje. Jeżeli jest to pomówienie, to z całą surowością państwo powinno zareagować. No, czyli w jedną albo w drugą stronę, no nie ma innej możliwości. No, czy wyobraża pan sobie jakiekolwiek inne państwo, gdzie jest publiczny zarzut dotyczący agenturalności rządzącego aktualnego premiera i się nic nie dzieje? No to też ma pan rację. To zostaje w przestrzeni publicznej i jest takie, takie wrażenie, że skoro nic z tym nie zrobiono, to tak jakby milcząco przyznano. To wygląda fatalnie, rzeczywiście, ma pan rację. I żeby nie było wątpliwości, drodzy państwo, nic, co do tej pory powiedziałem, nie było obroną pana premiera Morawieckiego ani rządu PiS-u. Starałem się tylko po prostu racjonalizować działanie. Panie redaktorze, ani twierdzeniem, bo ja powtarzam to, co jest w przestrzeni publicznej. Tak. Więc dlaczego polskie służby, polska prokuratura nie reaguje? PiS doprowadził do takiej sytuacji, a propos Dworczyka też, no przecież na przykład nie ściga się najemników polskich. No przecież to jest zakazane. Udział w obcych siłach zbrojnych, czy walka na cudzej wojnie jest zabroniona przez polskie prawo. Ale jest ustawa abolicyjna, zdaje się na to. No, panie redaktorze, papier jest cierpliwy, papier wszystko przyjmie. Różne rzeczy sobie pisali. Pisali sobie też, że tam nie odpowiadają za coś. Pisali sobie, że szpitale są zamknięte, jak ludzie chorowali. To nie jest tak, że sobie na jednej karcie jest co innego, a na drugiej jest co innego. Obowiązuje konstytucja, obowiązuje porządek prawny, obowiązuje kodeks karny. Więc to nie jest tak, że można sobie pisać, co się chce. Teraz w przestrzeni publicznej też jest dużo na temat takiego porozumienia rządowego dotyczącego wydawania sprzętu. Że ktoś odkrył, że to na tej podstawie. No ja przepraszam, po pierwsze, źródłem prawa w Polsce są ratyfikowane umowy międzynarodowe, a nie żadne porozumienia międzyrządowe. Po drugie, nawet prawo, które by było przyjęte w sposób zgodny z porządkiem konstytucyjnym, nie jest prawem, jeżeli jest sprzeczne wbrew temu porządkowi konstytucyjnemu. Czyli na przykład, no nie wiem, powoływanie się, że można rozdać całe uzbrojenie Wojska Polskiego na podstawie jakichś postanowień, no jest równoznaczne, no nie wiem, że na przykład przewidujemy z Polski brankę do wojska obcej armii co roku w wymiarze na przykład 100 tysięcy. No to jest absurd. Papier wszystko przyjmie. Natomiast prawo to nie jest to, co ktoś napisał. Prawo to jest określony system konstytucyjno-prawny, oparty również na określonej aksjologii. Więc tutaj nie może być coś takiego, że oni sobie coś napiszą. Proszę zwrócić uwagę, same te pomysły dotyczące różnych abolicji, które oni tam sobie pisali lub próbowali pisać, przecież było tego sporo całkiem, samo to podlega pod odpowiedzialność karną z kodeksu karnego jako przekroczenie uprawnień.
Czyli samo zgłaszanie takich projektów abolicyjnych, jawnie sprzecznych z obowiązującym prawem, jest przekroczeniem uprawnień przez tych funkcjonariuszy. Natomiast Polska jest w takim stanie teraz aktualnie, że nikt już, nikogo już nie rusza, no, jawne łamanie prawa. Po prostu jesteśmy, osiągnęliśmy taki poziom, taki upadek jako społeczeństwo i państwo. Pan profesor jest profesorem prawo karne, jest też adwokatem, ja jestem tylko zwykłym magistrem, ale powiem szczerze, że nawet mnie w głowie się nie mieści, żeby ustawą próbować zmieniać wyroki sądów, bo to trójpodział władzy w tym momencie nie istnieje. Przynajmniej ja tak uważam. To jest coś. Bo rozumiem, że między innymi do tych ustaw pan się odnosi, które próbują wpływać na wyroki sądów. Oczywiście oni myślą, że jak przejęli władzę, to oni mogą wszystko. Natomiast tak, to nie działa. Organy władzy państwowej działają tylko na podstawie i w granicach prawa. To jest, nie pamiętam, artykuł 4 chyba Konstytucji. Zasada, że wszystko, co jest, nie jest zabronione, jest dozwolone, dotyczy tylko obywateli. Natomiast każdy urzędnik może działać tylko na podstawie i w granicach prawa. Czyli to jest jakby punkt wyjścia. I samo pisanie jakiegoś prawa, pseudoprawa o jakiejś bezkarności, kiedy złamano to prawo, no to nie jest prawo. To jest po prostu jakieś, nazwijmy to tak obrazowo, zbójecka działalność legislacyjna. Oczywiście legislacyjna w cudzysłowie. No to jest jedno wielkie bezprawie. Po prostu. Panie profesorze, bo nie chciałbym też nadużywać pańskiej uprzejmości, a już jakiś czas rozmawiamy, a zależy mi, żeby porozmawiać o pańskich przewidywaniach odnośnie wizyty pana prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli pana Bidena w Polsce. Ja szczerze powiem, jeśli mogę zrobić taki króciutki wstęp, trochę się boję. Ponieważ pamiętam, jak kiedyś miał do Polski przyjechać pan prezydent Trump. Nie przyjechał, przyjechał wiceprezydent Stanów Zjednoczonych i pamiętam taką konferencję prasową, na której wiceprezydent Stanów Zjednoczonych w Polsce w obecności, już nie pamiętam czy kogo, czy pana prezydenta, czy pana premiera, powiedział, że Polska wycofuje się z ustawy. Chodziło tam o ustawę podatkową, która w praktyce dotyczyłaby głównie amerykańskich korporacji. I wiceszef obcego państwa na terenie Polski zakomunikował nam, Polakom, jakie będzie prawo w Polsce. Ja to jako zwykły magister odebrałem jako symboliczne pokazanie, kto tu rządzi. I osobiście bardzo się boję, że jak przyjedzie teraz pan prezydent Stanów Zjednoczonych Biden, to też nam coś Polakom zakomunikuje i się bardzo boję, co. I tutaj takie pytanie w tym kontekście do pana, jak pan ocenia, co może być powodem tej wizyty i co może w czasie tej wizyty się zdarzyć? Poza oczywistymi prowokacjami, które na pewno będzie próbowała robić chociażby rosyjska agentura, ale nie tylko. No, obawiam się, znaczy to podzielam obawy pana redaktora, bo w Polsce cały czas ta propaganda jest absurdalna. W Polsce się nic nie mówi o stratach ukraińskich, natomiast na internetach amerykańskich są podawane straszne liczby. Tam już jest blisko podawane takie liczby, jak blisko 200 tysięcy zabitych, jeżeli chodzi o wojsko ukraińskie. Rannych mniej więcej jest 3 razy więcej. Zawsze tak jest w konflikcie. Czyli praktycznie oni już nie mają kim walczyć. I tutaj jest największy problem dla, nazwijmy to, partii wojny, która jest, nazwijmy to ogólnie tak, anglosaskiej partii wojny, to dla nich największy problem jest to, że Polska jest w NATO. Czyli też o tym pisała prasa, też o tym były wypowiedzi publiczne na Zachodzie. Być może chodzi o jakąś stworzenie jakiejś siły czy małej koalicji państw, które, to jest tak z angielskiego, które chcą czy włączyć się, czy interweniować. Czyli nie NATO by mogło wejść do wojny, ale na przykład jakaś taka mała koalicja państw chcących, czy nazwijmy to tak
ładnie pomóc Ukrainie. No, od razu na pierwszy rzut oka to Polska i Rumunia. Czyli taki plan maksimum. Plan minimum Polska. To w znacznym stopniu komplikuje i przedłuża wojnę. W zamyśle tych przedstawicieli partii wojny ma to prowadzić do dalszego osłabienia Rosji. I też były takie wiadomości medialne, że również chodzi o to, żeby na przykład nastąpiła zmiana władzy na Kremlu. I to jest największe niebezpieczeństwo dla nas, bo czy wielka, pełnoskalowa wojna atomowa, to Polska zostanie zniszczona, czy też mała, lokalna wojna, na przykład przy udziale Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji, to Polska też zostanie zniszczona. A nie wiem, czy państwo, czy w ogóle Polacy mają świadomość, że niektóre think tanki amerykańskie w swoich opracowaniach, które są jawne, widzą rolę Polski jako tak zwanego potykacza. Jest takie słowo angielskie dotyczące pułapek ustawianych na żołnierzy wroga. I Polska jest postrzegana jako tak zwany potykacz wobec Rosji. Czyli Polska, no Rosji się nie da pokonać bez pełnoskalowej wojny atomowej. Zresztą wszyscy by wtedy przegrali. To jest fakt. No to maksymalnie osłabić Rosję i może się uda na przykład jakąś rewolucję w Rosji zrobić, zmianę władzy. No bo marzeniem na pewno anglosasów było no taki Jelcyn na powrót na Kremlu, żeby stanął taki Jelcyn i żeby Rosja była w zupełnej rozsypce. Proszę zwrócić uwagę, niektórzy polscy autorzy piszą, że w naszym interesie, żeby Rosja była w zupełnej rozsypce. To jest nieprawda. My graniczymy z Rosją. Rosja jest mocarstwem atomowym i w naszym interesie nie jest to, żeby takie mocarstwo było w rozsypce, bo wtedy nie wiadomo, co się może stać. Więc jakby puentując, pan redaktor ma słuszne obawy, ja też się obawiam, co tutaj mogą nakazać, postanowić Amerykanie, no bo te nasze, pożar się Boże, pseudoelity, no to one wszystko wykonają, żeby po prostu utrzymać władzę, tak? Bo ich władza wisi już tylko, no nie wiadomo na czym, bo tak naprawdę aktualną władzę to popierają sami pisowcy z rodzinami. No, wydaje mi się, że jeszcze na przykład beneficjenci programów socjalnych i kilka innych grup społecznych też, ale z grubsza... Panie redaktorze, jaka jest inflacja i jaki jest w ogóle spadek siły nabywczej pieniądza? No przecież nawet ci emeryci, którzy głosują na PiS i oglądają tylko TVP, no to już wiedzą, że nie mają pieniędzy ani na czynsze, ani na leki. Tak, więc wcale bym nie był pewien, czy te... Oczywiście są jeszcze szerokie takie, no nie wiem, czy grupy, ale no jest może jeszcze trochę ludzi, którzy są w tej bańce informacyjnej, natomiast oni prawdę widzą w sklepach, po cenach. Panie profesorze, z ogromnym szacunkiem, jaki do pana żywię, nie docenia pan skuteczności czegoś, co ja nazywam mianem tępej propagandy. Ja mam do czynienia na co dzień z efektami tej propagandy, no bo pracuję w internecie, dostaję tysiące wiadomości, nawet mam osobę, która te wiadomości filtruje. Proszę pana, proszę mi uwierzyć, jest cała masa ludzi, która nie zrozumiała jeszcze, że w Polsce Donald Tusk nie rządzi od około 8 lat i łyka, niczym, przepraszam za wyrażenie, pelikany, wiadomość, że gdyby rządził Tusk, to byłoby gorzej. Albo, że Tusk coś zszalił i dlatego teraz jest źle, że byłoby gorzej. Do tego poziomu ludzie są ogłupiali. Taki przykład panu profesorowi dam. Ostatnio była afera w polskim internecie. Dwoje popularnych youtuberów, których bardzo serdecznie pozdrawiam, bardzo sympatyczni ludzie, podróżnicy, wybierali się na dłuższą podróż i wydajęli swoje mieszkanie, kawalerkę. Jak pan profesor zapewne wie, bo pan jest karnistą, jeśli się wynajmie komuś mieszkanie, to praktycznie traci się nad nim kontrolę, bo polskie prawo chroni lokatorów, nawet jeśli są na dziko, nie płacą, umowa rozwiązana,
polskie prawo chroni posiadanie, nawet jeśli jest w złej wierze, prawda? Do tego jeszcze dochodzi do takiej sytuacji, że w wyniku ustawy, która miała przeciwdziałać czyścicielom kamienic, jeżeli ktoś nielegalnie, bo już po rozwiązaniu umowy, nie płacąc mi czynszu, mieszka w moim mieszkaniu i ja w wyniku tego, że nie chcę płacić za kogoś, za prąd, za ogrzewanie, mu te medie odetnę, to ja podlegam odpowiedzialności karnej. To zapisu taką ustawę uchwalono. Bodajże medialnie to prowadził pan Patryk Jaki. I ci ludzie nagłośnili, w jak strasznej sytuacji się znaleźli, wrócili do Polski i musieli zamieszkać w namiocie na trawniku pod blokiem, w którym mieli mieszkanie. Nie zgadnie pan, jaka bezczelność. Bliski współpracownik, wręcz prawa ręka Patryka Jakiego i bezpośredni współpracownik ministra sprawiedliwości pana Ziobry, ludzi, którzy są de facto odpowiedzialni za jeszcze większe pogorszenie stanu prawnego względem właścicieli mieszkań na wynajem, zaczął tym ludziom współczuć i zaczął się lansować na obietnicy, że naprawią prawo. Mieli 8 lat na naprawienie prawa, pogorszyli go, lansują się na tym, a ludzie bili mu brawo. Kupę lajków, kupę pozytywnych komentarzy i obwinianie Donalda Tuska za pogorszenie prawa przez Patryka Jakiego. Rozumie pan? Tak ludzie myślą. Do tego poziomu to działa. Ludzie nie sprawdzają faktów. Na pewno jakaś część, panie redaktorze, natomiast proszę nie zapominać o działaniach propagandowych, czyli tak zwanych fabrykach troli. Czy no, nie wiem, jakichś innych metodach, bo też ostatnio czytałem o jakichś programach komputerowych, które na przykład pozwalają kreować wielką ilość fałszywych kont na różnych mediach społecznościowych, ale na pewno ma pan rację z tym, że Polacy, bo to jest jakby łączy się z tematem wojny, próbą wepchnięcia nas do wojny, no, że Polacy chyba są najbardziej naiwnym narodem na świecie. Tak bym musiał powiedzieć. I proszę zwrócić uwagę, że Polaków, część społeczeństwa polskiego, łatwo nawet wprawić w jakiś stan euforii czy histerii. I tutaj chciałbym podać takie przykłady, no, które mogą się wydać szokujące, ale żeby się Polacy na spokojnie zastanowili. Pierwszy taki z niedawnych przykładów, no to już trochę lat minęło, śmierć Jana Pawła II. To była taka, no przepraszam za słowo, ale jednak histeria, zrobiła się histeria z tego. I proszę zwrócić uwagę, następny etap to była katastrofa smoleńska. I co ciekawe, śmierć Jana Pawła II w ogóle zniknęła w porównaniu z katastrofą smoleńską. No potem mieliśmy histerię covidową. No przecież no, duża część naszego społeczeństwa no, nawet dopuszczała się rękoczynów, jak ktoś nie miał maseczki, tak? Nie tylko. No tak, i to w tym tacy, tak, tak. I mamy teraz, jak wojna wybuchła, mamy też tą histerię proukraińską. W ogóle ludzie nie wiedzą, że wojna zaczęła się w roku 14, a nie w 22. Ja nawet napisałem na Twitterze, spotkałem się z takim hejtem, że jakby wyłączyć, jakby w telewizji nie mówili o wojnie i zamknąć granice, to by Polacy w ogóle nie wiedzieli, że jest wojna. Po prostu. Ja wiem, że to jest, brzmi okrutnie, no ale no niestety jesteśmy w dużej części społeczeństwem bardzo podatnym na takie sterowanie. Proszę zwrócić uwagę, te wszystkie tragiczne powstania samobójcze polskie wybuchały wtedy, kiedy jakaś mała grupka parła do wojny. I wbrew całemu społeczeństwu, wbrew większości społeczeństw. I oczywiście to było w interesie obcych. Czyli jakby reasumując, no niestety mamy pewną część społeczeństwa, trudno tutaj mówić o jakichś procentach, która jest bardzo podatna na to. Na przykład jak po 24 lutego, kiedy przyjmowano Ukraińców do domów, Polacy przyjmowali, bo prawdopodobnie cały ten kryzys, o tym rozmawialiśmy w poprzednim wywiadzie, było po to, żeby wymusić te środki z Unii Europejskiej, tak sobie ci
specjaliści od PiS-u wymyślili, że kogokolwiek to wzruszy na Zachodzie, to ja znam taką sytuację, ktoś mi opowiadał, że stał pan w markecie i zaczepiał ludzi wchodzących i mówił, ja przyjąłem dwie ukraińskie rodziny, ja przyjąłem dwie ukraińskie rodziny. I powtarzał do każdego, kto wchodził do marketu, jak taki podniecony, zaczarowany człowiek. Czyli no, zachowanie z punktu widzenia tych społeczeństw zachodnich zupełnie abstrakcyjne. Czyli jesteśmy jednak do jakiegoś stopnia podatni na sterowanie. Proszę zwrócić uwagę na teraz przekaz, który jest w społeczeństwie. Sprowadza się do brzydkiego sformułowania bić ruskich. Koniec cytatu. No ale nikt nie myśli o tym, że ruskie nas mogą pobić, a w dodatku nawet zniszczyć całkowicie. No ich jest kilka razy więcej, nie? No mają przede wszystkim atom, przez co są nas w stanie pokonać bez trudu bronią konwencjonalną, a przecież mają... ludzie w ogóle nie mają świadomości, że taki jeden okręt atomowy jest w stanie zniszczyć pół Europy. Całe państwo spokojnie. Więc tutaj w ogóle nie ma o czym mówić, jeżeli chodzi o pokonanie Rosji. Co więcej, upadek Rosji może doprowadzić właśnie do tego, że Rosja zastosuje swoją doktrynę obronną i użyje całego arsenału obronnego. Zresztą była taka wypowiedź ostatnio, chyba dwie wypowiedzi prezydenta Putina, że oni się nie będą przyglądać, jak będą wjeżdżać te czołgi, te armie zachodnie. Że oni użyją wszystkiego. No ale już przepraszam, że tak zastopuję, ale też nie chcę, żeby ktoś wyciągał potem z kontekstu. Raczej chyba nikt nie mówi o tym, że czołgi ukraińskie mają wjechać na teren Rosji. To znaczy jeszcze kilka miesięcy temu hura optymiści mówili, ale teraz już nie. Teraz to raczej jest taka narracja, że wola Boga, Rosja robi kontrę, prawda? I być może będzie jakieś załamanie i konieczność dorzucenia czegoś nowego do konfliktu. To zdaje się, że pan Bartosiak jakiś czas temu mówił właśnie, a on jest przecież element, no, nie nazwę go antypisowskim, bo przecież można tam powiązania znaleźć. I przecież sam mówił, że możemy być przez Stany Zjednoczone jakby dorzuceni, że mogą być takie amerykańskie naciski, a facet jest, no moim zdaniem, bardzo mocno propisowski, bardzo mocno proukraiński, a coś takiego mówił. Natomiast czy tutaj nie chodzi o coś innego? Bo do czego zmierzam? Mnie jako człowieka, który tak trochę pracuje z mediami, zawsze zastanawia, jak się ludzi o coś pyta. Ostatnio był on bardzo mocno nagłośnione, badania między innymi Uniwersytetu Warszawskiego odnośnie stosunku Polaków do pomocy Ukrainie, Ukraińcom. I tam odnotowano, nazwijmy to, pogorszenie nastroju względem chęci pomocy Ukrainie. I co mnie uderzyło? Tam powiedziano, że Polacy nadal nie chcą wysyłać wojsk na Ukrainę, nadal są przeciwni. Po pierwsze zszokowało mnie, że takie rzeczy się bada, bo skoro się coś bada, to jest się zainteresowanym odpowiedzią i po co być zainteresowanym odpowiedzią na pytanie o rzeczywistość, która nie ma prawa się ziścić, bo przecież tam mówią, że to jest w ogóle niemożliwe, to po co kogoś interesują nastroje społeczne względem sytuacji, która nie ma prawa się ziścić? A druga rzecz, jak to zostało zakomunikowane? Polacy nadal są przeciwko. To trochę tak jakby były jakieś oddziaływania, żeby zmienić te nastroje i sprawdzanie, czy ono się działa. I tutaj tak się boję, że to wskazuje, że jednak przynajmniej ewentualność na włączenie nas w tą wojnę jest badana. Jak wtedy zareaguje społeczeństwo polskie? Jak pan myśli? Społeczeństwo polskie zgodziłoby się wysłać naszych żołnierzy na Ukrainę? No, sytuacja może być bardzo trudna, że społeczeństwo nie będzie miało nic do powiedzenia, bo może być wprowadzony stan wojenny, pobór i osoby, które będą się sprzeciwiać, będą traktowane z pełną surowością prawa wojennego. Więc nas chroni cały czas przed pełnym totalitaryzmem z jednej strony członkostwo w Unii Europejskiej, a przed wojną z Rosją, samobójczą wojną z Rosją, chroni nas członkostwo w NATO. Więc na pewno są jakieś kręgi na Zachodzie,
które chcą z nas zrobić ten potykacz, o którym mówiłem wcześniej. Bo to znacznie skomplikuje Rosji swobodę ruchu. Ale tutaj paradoksalnie, nie wiem, czy tak jest, natomiast tak się zastanawiam teraz głośno, czy na przykład te groźby ze strony rosyjskiej nie chronią nas przed tym wejściem do samobójczej wojny. Czyli na przykład Rosjanie mówią, nie wiem, czy tak jest, zastrzegam, ale jeżeli wepchniecie Polskę i Ukrainę, przepraszam, i Rumunię, albo samą Polskę do wojny, no to my was zaatakujemy za oceanem. Więc może to nas bardziej chroni, bo na pewno nie nasze pseudoelity. Jeżeli nie NATO, rozmawialiśmy o tym wcześniej, panie redaktorze, co najmniej dwa razy już byśmy byli w wojnie przeciwko Rosji. To wiemy. A podejrzewam, że tych momentów było o wiele więcej. Więc ja nie wiem, czy społeczeństwo polskie no jakby się zachowało. Tym bardziej, że mogą być prowokacje. Można zrobić jakieś, na przykład, że jakieś rakiety rosyjskie zaczną spadać. Na przykład upadną na przedszkole, na szkołę. I wtedy cały naród będzie rozgrzany do czerwoności, w nienawiści i może pójść łatwo, że tak powiem, ta retoryka wojenna. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Natomiast ważne, żeby Polacy mieli świadomość, że to jest dla nas i dla naszego państwa samobójcze. Jeżeli Amerykanie chcą walczyć z Rosją, niech sobie atakują Rosję z Alaski. No właśnie, są nawet takie dwie wyspy, gdzie jedna jest rosyjska, druga amerykańska, między nimi jest 2 albo 4 kilometry odległości, więc nawet mogą tam... Drodzy Państwo, ja chciałbym to powiedzieć bardzo wyraźnie, pan profesor to już powiedział, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało jeszcze raz takim prostym językiem prostego człowieka. To nie jest tak, że jak wejdziemy do wojny na Ukrainie, to na Ukrainę pojedzie polska armia, polscy żołnierze, i oni tam będą walczyć i na tym się skończy. A mówię to dlatego, że chociażby ostatnie dwa lata pokazały, że ludzie są w stanie zgodzić się na różne niegodziwości pod warunkiem, że będą myśleli, że ich to nie dotyczy. Przykład? Austriacy, którzy zgodzili się na pozbawienie wolności i praw człowieka, części obywateli, bo nie przyjęli dobrowolnie preparatu i zakazano im wychodzić z domu. I zgodzili się głównie ci, którzy przyjęli preparat, bo myśleli, że ich to nie będzie dotyczyć, bo miało dotyczyć tylko tych, którzy preparatu nie przyjęli. Co się stało dwa tygodnie później? Pozbawiono tych praw wszystkich, również tych, którzy preparat przyjęli. Więc podkreślam, to nie jest tak, że walczyć będą wojskowi, czyli większość społeczeństwa będzie to nie dotyczyć. Po pierwsze, będzie przymusowy pobór i nawet jak nie masz, drogi widzu, droga widzko, przydziału mobilizacyjnego, to nie znaczy, że nie dostaniesz. Jest umowa między ministerstwem a Pocztą Polską o dostarczaniu przesyłek w trybie jakimś specjalnym. Sądzę, że to chodzi o to. Jeśli jesteś kobietą, to pamiętaj, że ustawa o obronie ojczyzny de facto płci nie rozróżnia. Ciebie też mogą powołać. Przed poborem chroni ciebie, droga widzko, wyłącznie deklaracja ustna polityka. Ufasz politykom? Naprawdę jesteś tak naiwna? A ostatnie, nawet jak jesteś 70-letnim emerytem bez rąk i nóg i nie wezmą cię do wojska na pewno. Nie wierz w to, że wtedy, gdybyśmy weszli do tej wojny, że rosyjskie rakiety nie polecą na Polskę. Oglądasz zrujnowane miasta na Ukrainie w telewizji, w internecie, współczujesz Ukraińcom, bardzo dobrze, bo należy współczuć, bo to jest objaw humanitaryzmu. Ale współczuj też sobie, bo jak wepchną nas do tej wojny, to tak będą wyglądały polskie miasta. I taka jest moja puenta. Przepraszam, panie profesorze, że tak długo mówiłem, ale moim zdaniem ważne było, żeby to wybrzmiało. Pan redaktor ma rację, no bo ludzie myślą, że oni będą sobie pić kawkę, wieczorem piwko i oglądać na przykład Netflixa. Natomiast nie, po prostu polskie miasta będą bombardowane, polskie elektrownie, polskie drogi, rakiety będą spadać, bomby będą spadać. Przypominam, jak mówiono już rok temu, że Rosji się kończą bomby i rakiety. No jak się mogą Rosji skończyć bomby i rakiety, jak Rosja ma swoje fabryki i produkuje tą broń?
Nikt się nie ośmieli zbombardować tych fabryk, bo by była trzecia wojna światowa. Więc z Rosji żadne rakiety się nie skończą. Po prostu by się u nas, tak jak pan redaktor powiedział, byśmy mieli te obrazki u nas w Polsce, te, które widzimy, co się dzieje na Ukrainie. Zniszczone miasta, zabitych obywateli. Wszystko to, co niesie wojna. Wojna nie jest piękną rzeczą, sprawą z piosenki. Wojna to jest śmierć, niszczenie, płacz, nędza. To jest wojna. I smród. Dokładnie, pan profesor ma rację. Jeśli postrzegasz wojnę na podstawie filmów czy gier komputerowych, to tak nie wygląda. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy widzowie, w pierwszej linii opisu jest link do Twittera pana profesora, bo tu pan profesor pojawia się drugi raz, mam nadzieję, że nie ostatni. Natomiast na Twitterze pan profesor działa regularnie. Ja widuję kilkanaście tweetów pana profesora dziennie, więc serdecznie zapraszam, żeby zafollowować, obserwować pana profesora na Twitterze. Dziękuję państwu, dziękuję panie profesorze. Bardzo dziękuję panie redaktorze, bardzo dziękuję państwu. I teraz powiem na koniec, narażę się oczywiście na atak i hejt. Polacy, to nie jest nasza wojna. To nie jest nasza wojna. Nie gińmy za cudze interesy.